Siemano, siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku, jak sobie pojeździć busem z ładuneczkiem, czyli z tak zwanymi pasażerami z terminala A do terminala, z punktu A do punktu B. Więc wchodzimy sobie, oczywiście linki wam podlinkuję, więc wchodzimy sobie na te nasze linki, ściągamy sobie z tych stronek wszystkie terminale, wiadomo jakie mamy DLC, to takie sobie ściągniemy. Jak już sobie to ściągniemy, to też wam podlinkuję. Tutaj będzie autobusiki. Ja sobie wybrałem skanie z fixem 1.33 i normalnie ściągamy sobie to, wiadomo, plik SS-a wypakowujemy sobie tutaj do dokumentów. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Bus terminal mam wszystkie ściągnięte, bo wszystkie DLC-ki posiadam. I tutaj mam skania, bo to jest nakładka. Tu są dwie skanie, fixa i autobusik. Jak to wszystko sobie odpalimy, to przechodzimy, ja już widzicie, mam zainstalowany, żebyście widzieli. Ale wbijamy sobie tutaj. I w tej kolejności wrzucamy sobie wszystkie terminale, w które mamy DLC oczywiście. Potem robimy skanie, potem robimy fixa i ewentualnie jakieś tam swoje dodatkowe DLC-ki. No i wiadomo, jak już to pykniemy sobie, to chwilę czekamy. Może być, że wam skania przy zakupie w serwisie, w dealerze może wam wywalić, ale to nie ma żadnego problemu. Nie wiem czemu mi mój ukochany tutaj Action przerzucił na pulpit numer 2, jak ja potrzebuję pulpit numer 1, ale chyba coś zwaliłem teraz i się chyba zacięło. No jest, poszło, dobra. Dobra, mamy pulpit 1, dobra. No i teraz tak, o co w tym chodzi? Jak już kupimy sobie tu w dealerze naszą skaniurkę, obierzemy, ja akurat sobie, znaczy ja sobie wybrałem skanie, tak? Aha, dobra, bo już mam podróż. No to mówię, skania jest najładniejsza moim zdaniem, ja lubię taką skanię. Więc o co chodzi? Jak już kupimy sobie tą skanię, to musimy sobie wejść do dealera na czep, wybrać tą ikoneczkę, wybrać sobie tutaj pasażerów. Nie wiem czemu, czym to się różni, ale nie wiem. Robimy zakup, jedziemy do garażu, podjeżdżamy w nasze miejsce jakby i naciskamy tak, abyśmy podpinali na czepę. On nam załaduje tych pasażerów. Jak już sam załaduje tych pasażerów, to sobie na miękko wchodzimy tutaj, wchodzimy sobie w rynek ładuneczków i proszę bardzo, mamy, wybieramy sobie nasz punkt i mamy różne punkty, gdzie możemy jechać. Elegancja Francji. Czym więcej DLC-ków, tym wiadomo, bardziej to jest rozszerzone. Jeszcze wam pokażę, że to działa. Nie wiem czemu przy ładowaniu gry przerzucam, będziecie widzieć pewnie pulpit drugi. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Czemu Action tak dziwnie to wyszukuje. No i proszę bardzo, tutaj sobie trochę siedzą. Ja sobie ją skonfigurowałem w ten sposób, więc powinno być wszystko cacy. U roletki, nie roletki, nie pierdoły, wiadomo. Jak sobie piknę
podświetlenie, no to się zapala wtedy podświetlenie. Szkoda jedynie, że się drzwi nie otwierają z tej prawej strony, szkoda, szkoda, ale nie wiadomo, nie można mieć wszystkiego, proszę bardzo. Mam trasę, bo już mam wybrany punkt na Malmo. Normalnie sobie podjeżdżamy pod przystaneczek. Widzicie, pojawił się nam tutaj punkcik do załadunku. Czekajcie, trochę przyciszę tą grę, bo... O. I normalnie sobie podjeżdżamy pod punkcik, nie ma żadnego tutaj problemu. Ogólnie Scania się tak prezentuje, bardzo ładnie zrobiona. Nie miałem żadnych praktycznie malowań oprócz tego i własnych, więc pewnie jakiegoś jeszcze trailera bym musiał na nią znaleźć, żeby sobie wrzucić. Ale ogólnie w tej nawet konfiguracji się zajebiście prezentuje. No dobra, mam nadzieję, że wam pomogłem z busami. Dzięki wielkie, że żeście obejrzeli to. I jakby co, walcie śmiało w komentarzach, zawsze pomogę. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.